Jeśli nie realizujesz swoich celów, to najprawdopodobniej skupiasz się nie na tym, co trzeba. Za bardzo skupiasz się na celu, za bardzo skupiasz się na wyniku, a w ogóle nie myślisz o procesie. Zbuduj proces, a to proces zajmie się wynikiem i dzięki temu zrealizujesz swój cel. Na początku roku wiele osób postanawia sobie, że w tym roku na pewno schudnie. No i ustala sobie cel, żeby w tym roku schudnąć. Część osób rzeczywiście chudnie i realizuje swój cel, ale zdecydowana większość po jakimś czasie się poddaje, najczęściej dlatego, że nie widzi rezultatu. Zauważ, że osoby, które zrealizowały swój cel i te osoby, które się poddały, miały ten sam cel, czyli to nie cel jest najważniejszą rzeczą. Najważniejszą rzeczą jest proces, który składa się z małych, codziennych nawyków, który pomaga nam realizować ten nasz cel. Cel jest ważny, żeby znać kierunek, ale to proces jest ważniejszy. 15 minut ćwiczeń, które przygotowują do stania na rękach, które wzmacniają siłę ramion, wydają się jak nic znaczącego, nic wielkiego i jak coś, co w ogóle nie warto robić. Ale 15 minut ćwiczeń każdego dnia po roku może sprawić, że w końcu staniecie na rękach. Dodawanie warzyw lub owoców do każdego posiłku nie sprawi, że schudniesz w ciągu 2 tygodni. Natomiast po roku dodawania warzyw lub owoców do każdego posiłku możesz zauważyć spadek masy ciała, większą sytość po posiłku i lepsze samopoczucie. Pamiętaj, że czas i tak upłynie. Jeżeli będziesz pielęgnować swoje negatywne nawyki, to czas działa na Twoją niekorzyść. Natomiast jeśli zaczniesz budować pozytywne nawyki, to wtedy czas jest Twoim sprzymierzeńcem. Każdy mój dzień wygląda tak samo. To znaczy początek i koniec dnia wyglądają tak samo. Środek jest inny, od poniedziałku do piątku w ciągu dnia pracuję. W sobotę i w niedzielę staram się nie pracować. Natomiast każdego dnia mam serię porannych nawyków, które są ze sobą ściśle powiązane i wieczorem tak samo codziennie kończę dzień w ten sam sposób i mam serię wieczornych nawyków. Po obudzeniu nie zalegam w łóżku. Naprawdę bardzo łatwo jest zalegać w łóżku, jeżeli nie musicie wychodzić do pracy. To jest coś, czego musiałam się nauczyć, od kiedy pracuję na własną rękę, a prowadzę własną firmę od 2,5 roku, więc jak tylko się obudzę, to wstaję z łóżka i w nim nie zalegam. Następnie ścielę łóżko, myję zęby, przebieram się w ubrania do ćwiczeń i robię jogę. Od 30 do 60 minut, w zależności od tego, czy mam ochotę poćwiczyć dłużej, czy nie mam ochoty poćwiczyć. Następnie robię 10 minut medytacji. No i po medytacji zaczynam robić moją ulubioną kawę w Aeropressie. To jest stała seria nawyków od kilku miesięcy i teraz, w tym roku, chciałabym dołożyć kolejne 4 nawyki, o których chcę Ci dzisiaj opowiedzieć. Pierwszym nawykiem, jaki chcę zbudować, jest codzienna nauka hiszpańskiego. 2 razy w tygodniu o 9:30 mam korepetycję z hiszpańskiego, ale w pozostałe dni często zapominam o nauce. Chcę się uczyć codziennie, więc postanowiłam zbudować z tego nawyk. Najłatwiej będzie, jeżeli przykleimy ten nasz nowy nawyk do jakiegoś nawyku lub jakiejś takiej czynności, którą codziennie wykonujemy. Ja codziennie robię kawę, więc postanowiłam, że podczas robienia kawy, a zajmuje mi to jakieś 10 minut, słucham odcinka podcastu Oj Hablamos. To jest moje minimum. Jeżeli mam ochotę, to siadam z gotową kawą i przesłuchuję ten odcinek jeszcze raz, czytając transkrypcję tego podcastu. Żeby jeszcze bardziej zmotywować się do nauki, wykupiłam sobie subskrypcję w Oj Hablamos i za $10 miesięcznie mam dostęp do podcastów premium i do transkrypcji tych wszystkich odcinków. Mam wtedy większą motywację, żeby czytać te transkrypty i wyłapywać słówka, których jeszcze nie znam, no bo zapłaciłam za subskrypcję. To jest bardzo prosty nawyk, nie wymaga zbyt wiele czasu, nie wymaga zbyt wiele wysiłku, więc od 2 tygodni
naprawdę się tego trzymam i codziennie rano uczę się hiszpańskiego. Później siadam do pracy na 1,5 godziny. Mam cały czas włączony tryb samolotowy i rano nie dotykam telefonu i staram się pracować w skupieniu. Jest to tak zwana praca głęboka. W tym czasie często piszę scenariusze do podcastu, scenariusze do filmu, tworzę materiały dla kursantów. No i w zależności od tego, jaki projekt akurat realizuję, staram się 1,5 godziny poświęcić na taką pracę w skupieniu, bez żadnych rozpraszaczy. W mojej pracy nigdy nie ma dwóch takich samych dni. Buduję te nawyki po to, żeby zaoszczędzić mentalne paliwo na podejmowanie ważnych decyzji i na pracę kreatywną. Gdybym codziennie rano budziła się i zastanawiała się, czy już wstać, czy jeszcze trochę poleżeć, czy ja dzisiaj ćwiczę, a co ja dzisiaj ćwiczę, czy mam zacząć pracę o 10, a czy może o 15, to straciłabym dużo paliwa mentalnego, które wolę zainwestować w ważne dla mnie rzeczy. Decyzje dotyczące tych nawyków, które wykonuję rano, były podjęte wcześniej. Wstaję i w ogóle nie zastanawiam się, co mam robić, bo ja dokładnie wiem, co będę robić każdego dnia. Wykonuję tę sekwencję zdarzeń i następnie zabieram się do pracy. Po sesji pracy głębokiej zabieram się za zjedzenie śniadania i to jest moja przerwa od pracy. Po śniadaniu znowu wracam do pracy na 3-4 godziny, w zależności od tego, co mam do zrobienia danego dnia. A po pracy robię obiad. Nadal jestem w trakcie roślinnego wyzwania i wszystkie posiłki, które jem, są w 100% wegańskie i po pracy mam jeszcze 6 godzin, które mogę albo zmarnować, które mogą mi po prostu przelecieć przez palce, albo mogę zrobić z nimi coś pożytecznego. Na początku stycznia miałam sporo pracy związanej z sprzedażą kursu i przygotowaniem tego kursu dla kursantów i nie miałam ochoty wychodzić z domu. Zauważyłam szybko, że popołudnia i wieczory spędzam na kanapie bezsensownie i bezmyślnie scrollując Instagram i oglądając jakieś przypadkowe filmy na YouTubie. Nie ma nic złego w scrollowaniu Instagrama przez chwilę, nie ma nic złego w oglądaniu filmów na YouTubie. Ja sama lubię przeglądać Instagram i lubię oglądać ciekawe filmy na YouTubie. Problem pojawia się wtedy, kiedy zbyt dużo czasu na to poświęcamy i wmawiamy sobie, że nie mamy czasu na robienie czegoś, co jest dla nas ważne. I zdałam sobie sprawę, że ja nie chcę całego wieczoru spędzać w ten sposób i chcę jakoś bardziej spożytkować ten mój czas i chcę coś zmienić. Tylko nie chcę tego zmienić na chwilę, ale chciałabym wprowadzić taką systemową zmianę i zmienić to na stałe, więc buduję nawyki. Jest po 17, skończyłam pracę i idę na spacer. I w związku z tym, że robię 10 tysięcy kroków dziennie, przynajmniej taki jest mój cel, to teraz zamiast windy używam schodów, a mieszkam na 5 piętrze i wchodzę nawet po schodach, nawet z zakupami. Jednym z najważniejszych dla mnie nawyków, a zarazem najtrudniejszych do zbudowania, jest wychodzenie na spacery po pracy i w miarę możliwości robienie 10 tysięcy kroków dziennie. Plan minimum to po prostu wyjść z domu na spacer po pracy, no ale ja chcę realizować plan maksimum, czyli 10 tysięcy kroków dziennie. Do tej pory, od poniedziałku do piątku, pomimo tego, że mieszkam na Teneryfie i ta wyspa jest przepiękna i jest dużo miejsc, w które można chodzić na spacery, nie chciało mi się wychodzić, bo po prostu po pracy byłam zmęczona i nie chciało mi się nigdzie iść, więc wmawiałam sobie, że nie mam czasu na te spacery, co oczywiście jest nieprawdą, bo ja miałam ten czas, tylko marnowałam go na oglądanie filmików na YouTubie i na siedzenie na Instagramie. Także postanowiłam, że kupuję sobie zegarek. Kupiłam sobie zegarek, który pokazuje mi ilość kroków bardziej dokładnie niż telefon. Plus jest taki mega motywujący i obiecałam sobie, że kupię sobie ten zegarek pod warunkiem, że będę robiła 10 tysięcy kroków dziennie. No i rzeczywiście mam go już prawie 2 tygodnie i ani razu jeszcze nie zrobiłam mniej niż 10 tysięcy kroków dziennie, więc działa. Teraz mam taką zasadę, że kończę pracę najpóźniej o 17, zamykam komputer i wychodzę na spacer. Te rośliny tutaj są tak urocze i te palmy, no nie mogę.
są przepiękne. Ostatnio zabrałam Was na spacer w jedno z moich ulubionych miejsc. Dzisiaj będzie kolejne miejsce i jest to miejsce, które jest obok mojego domu. Ostatnio znalazłam tajne przejście, więc nie muszę jechać tutaj autem, ale jest dosyć stromo, więc to jest taki bardziej hiking niż spacer. Zobaczcie tę drogę. No, wygląda tak, ale dalej jest trochę lepiej i warto tędy przejść. Ja tak mam, że ogólnie jestem dosyć leniwa i właśnie te nawyki, robienie sobie tego systemu, ustalenie jakichś zasad pomaga mi realizować moje jakieś tam cele, bo ja chcę być zdrową osobą, chcę być aktywną osobą. Wiem, że ruch jest super istotny dla naszego zdrowia, a mimo to nie robiłam tego. Robiłam tylko poranną jogę, a później przez cały dzień albo siedziałam przed kompem, albo zalegałam później na kanapie przed telefonem. I to nie jest ok. Muszę przyznać, że widzę ogromną różnicę w moim samopoczuciu i od kiedy wychodzę na spacery, czuję się o wiele lepiej. Czuję, że tak odcinam się właśnie od tej pracy, nie siedzę ciągle w tym internecie i dobrze, bardzo się cieszę, że to robię, bo to jest naprawdę spoko. Plus, no ja mam duszę osoby, która kocha rywalizację. Ja rywalizuję sama ze sobą z jednej strony, a z drugiej strony mam znajomych, z którymi podjęłam się wyzwania 10 tysięcy kroków dziennie i codziennie się nawzajem sprawdzamy. No zobaczcie, jak to jest pięknie. Wracam właśnie ze spaceru, zrobiło się już trochę ciemno, a tam widać przepiękne Teide. No niebo ma tak piękny niebiesko-pomarańczowy kolor, jest prześlicznie. Kolejny nawyk, który staram się zbudować i idzie mi całkiem dobrze, to nauka i oglądanie kursów online podczas gotowania kolacji i podczas zmywania. Mam kupionych kilka kursów online, których nie przerabiam, no bo jak myślę sobie o przerabianiu kursu, no to wyobrażam sobie, że muszę poświęcić na to dużo czasu i jak mam się za to zabrać, no to nie za bardzo mi się chce. Więc zmniejszam ten mój cel nauki do 15 minut podczas gotowania i podczas zmywania i wtedy po prostu mam tylko 15 minut oglądać. Zazwyczaj jest tak, że oglądam 30 minut albo nawet godzinę i dzięki temu po prostu popycham przerabianie kursu do przodu. Wcześniej nie chciało mi się tego włączać, bo miałam gdzieś tam jakieś hasło do logowania ukryte, nie mogłam gdzieś tam wejść na jakąś stronę i miałam z tym problem, a teraz mam odpalony ten kurs online, który aktualnie przerabiam w przeglądarce i w momencie, kiedy do kolacji chcę sobie włączyć coś na YouTubie, widzę, że mam otwarty kurs online i go po prostu włączam. Przerabiam po kolei kurs teraz właśnie z e-mail marketingu i idzie mi całkiem spoko. I chciałabym mieć taki nawyk, żeby zamiast poświęcać czas na oglądanie czegoś, co podpowie mi YouTube, to ja chcę wybierać, co chcę oglądać. Czwartym nawykiem, który chcę zbudować w tym roku, jest pisanie dziennika. Od dawna chcę zapisywać moje myśli w dzienniku. Dominik Juszczyk w 83. odcinku mojego podcastu opowiadał o tym, jak ważne jest dla niego pisanie w dzienniku, jak dużo korzyści z takiego pisania wynosi. No i ja już wtedy zaczynałam coś tam notować, ale po jakimś czasie to porzuciłam. Chcę czerpać korzyści z pisania, chcę układać swoje myśli. Nasza pamięć jest bardzo zawodna i chciałabym zapisywać jakieś moje przemyślenia i chciałabym móc wrócić do nich za jakiś czas. Dlatego
po raz kolejny chcę zbudować z tego nawyk, żeby nie zapominać o tym i żeby robić to regularnie. Mam w telefonie aplikację Day One, którą polecał Dominik i każdego wieczora do rzeczy, którą już robię, czyli każdego wieczora kładę się do łóżka, włączam tryb samolotowy i czytam książkę, to do tej sekwencji zdarzeń przyklejam pisanie dziennika. Zanim włączę tryb samolotowy, zanim zacznę czytać, chcę zapisywać przynajmniej jedno zdanie w dzienniku. To jest moje minimum. Nie muszę się rozpisywać, nie muszę pisać więcej, nie nakładam na siebie żadnej presji. Jeżeli nie mam nic ciekawego do napisania albo nie chce mi się pisać danego dnia, to czasami po prostu wklejam tam tylko zdjęcie, piszę jedno zdanie i tyle. Bardzo często piszę trochę więcej i jestem z tego zadowolona, ale jeżeli nie napiszę więcej, to nic się nie dzieje. Staram się pisać w tym dzienniku i to także jest nawyk, który chcę budować i chciałabym, żeby został ze mną na dłużej. Jesteśmy tylko ludźmi i najprawdopodobniej wybierzemy działanie, które jest najprostsze i najprzyjemniejsze. My nie chcemy się wysilać, my wolimy właśnie poleżeć sobie na kanapie z telefonem i ja też tak mam. Ale z drugiej strony nie chcę tak spędzać czasu, to ja chcę wybierać, jak spędzam czas, to ja chcę wybierać, co robię z moim czasem i nie chcę tak po prostu polegać na moim lenistwie. Chcę wprowadzać jakieś zmiany, chcę się ciągle rozwijać, chcę dbać o moje zdrowie i chcę dbać o moją aktywność fizyczną. Gdyby nie te wszystkie nawyki, które buduję, to nie jadłabym tak zdrowo, nie byłabym tak aktywna fizycznie, nie medytowałabym i gdybym nie miała tych nawyków, to nie sądzę, że byłabym tak zorganizowana, nie sądzę, że miałabym tak dobre samopoczucie każdego dnia, bo dzięki tym nawykom ja mogę robić ważne rzeczy i mam dużą satysfakcję z mojej pracy. Gdyby nie nawyki, to pewnie nie publikowałabym regularnie w internecie i o wiele trudniej byłoby mi prowadzić własną firmę, dlatego ja tak bardzo kocham nawyki, jestem zafascynowana tematem nawyków i mam nadzieję, że te 4 nawyki zostaną ze mną na dłużej, a jak już zaimplementuję je do mojego życia, to wymyślę pewnie jakieś nowe nawyki, które będę chciała zbudować. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie nawyki chcecie zbudować w 2021 roku. Czy budujecie już jakieś nawyki, czy uważacie, że budowanie nawyków to strata energii? Dajcie znać, co myślicie na ten temat, napiszcie komentarz, a jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to koniecznie zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Dziękuję Ci bardzo za wspólnie spędzony czas i widzimy się za tydzień w sobotę.